Wiecie co, tak patrzę na ten korek, coś tam widać, ale nie jest źle. Nie jest to jakiś jeżyk z opiłków. Coś tam się zebrało, ale naprawdę nie ma tego dużo, aż jestem w szoku. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Honda Civic rok produkcji 1994, silnik 1.3 benzyna, 138 koni mechanicznych, przebieg silnika to około 60 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie drugi etap badań, poprzedni znajduje się w odcinku numer 91. Dodatkowo właściciel tego samochodu napisał, że przeholował z interwałem wymiany, ponieważ samochód przejechał łącznie 6 tysięcy km. W tym biorąc udział w czterech zawodach wyścigów na czas, jednym długodystansowym i jednogodzinnym wyścigu, plus dwukrotnie był na torze w ramach Track Day, sprawdzimy, jakie są parametry oleju po takiej eksploatacji. Inicjatorem tego eksperymentu jest Mateusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Mati skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, ponownie kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do samochodu zalany został olej Miller's CFS NT+, w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 6000 km, 50% eksploatacji to miasto, dominują odcinki z przedziału 10-20 km, brak dolewki, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, nie była stosowana żadna płukanka silnika. I tutaj warto podkreślić, że porównanie do poprzedniego etapu będzie miało sporo ograniczeń, dużo mniejszy przebieg był w poprzednim etapie, plus dodatkowo mniejszy procent eksploatacji w mieście. W ramach dodatkowych informacji Mateusz napisał tak. Z moich ogólnych uwag to przeholowałem z interwałem wymiany, ponieważ samochód przejechał łącznie 6000 km, w tym biorąc udział w czterech zawodach wyścigów na czas, jednym długodystansowym, jednogodzinnym wyścigu, plus dwukrotnie był na torze w ramach Track Day. Ogólnie olej w tak eksploatowanym samochodzie bez względu na producenta oleju powinno się wymieniać maksymalnie co dwa wyjazdy na zawody lub co jeden wyścig długodystansowy, tak by zapewnić silnikowi maksymalną ochronę. Ja tutaj mocno zaniedbałem wymianę i bałem się, że spuszczając olej będzie to bardzo źle wyglądać, ale ku mojemu zaskoczeniu na korku magnetycznym nie było widać śladów wskazujących na nadmierne zużycie się silnika. Ale nie jest źle. Nie jest to jakiś jeżyk z opiłków. Coś tam się zebrało, ale naprawdę nie ma tego dużo, aż jestem w szoku. Sam olej, no to co tutaj mogę pokazać. Nawet zakręcę. Nawet specjalnie jakieś łuny w nim nie widać. Więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Olej spełnił swoją rolę w silniku. Temperatury oleju na torze mieściły się w przedziale 110 stopni Celsjusza do 130 stopni Celsjusza, a sam silnik jest kręcony do 8,5 tysiąca obrotów na minutę. Jestem ogromnie ciekaw lepkości oleju, ponieważ ostatnie testy wykazały, że mój olej był już w grupie ryzyka po przejechaniu dwóch imprez wyścigowych i 2000 km. Wtedy również zauważyłem ślady opiłkowania silnika na korku magnetycznym. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle podczerwień. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 80,5 w 40 stopniach Celsjusza oraz 13,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Porównujemy do deklaracji producenta, otrzymujemy wysoką zgodność wyników. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 71,4 w 40 stopniach oraz 12,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 170. A to oznacza, że otrzymano kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze, po trzykrotnie większym przebiegu otrzymano lepsze wyniki niż w poprzednim etapie. Zmiana lepkości w 100 stopniach, przedział akceptowalny, zmiana lepkości w 40 stopniach, początek przedziału ostrzegawczego. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja wygląda całkiem dobrze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jądro plamy dość ciemne, co może sugerować sporą ilość zanieczyszczeń. Strefa rozpraszania jasna, czyli ogólna jakość oleju stan bardzo dobry. Są poszarpania na zewnętrznej strefie, czyli jakiś środek redukujący lepkość tego oleju jest obecny. Na drugiej plamie podobnie, ciemny środek, liczne rozwarstwienie, brak mocnych przepaleń. Ogólna nota za test bibułowy jest pozytywna. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Jakie wnioski oceniamy na tle odcinka numer 91, czyli pierwszego etapu dla badanego samochodu? Pierwsza sprawa to zanieczyszczenia. Faktycznie jest ich więcej niż w poprzednim etapie. Zakres 3100-3600 na widmie. Bardzo mocna degradacja estrów łamane przez modyfikatorów lepkości, punkt 1747 na widmie. Takiej zmiany dla oleju Michel nie odnotowaliśmy. Reszta parametrów na zielono, ewentualnie pomarańczowo w dolnych zakresach. Podsumowując, wartość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 86%. Pomimo intensywnej eksploatacji wciąż jakość ogólna tego oleju wydaje się być wysoka. Zaznaczam w tym miejscu, że jest to wniosek wyłącznie w oparciu o to, co zostało zbadane. Nie mamy wglądu we wszystkie parametry i to naturalnie stanowi o ograniczeniu prowadzonych eksperymentów, przy tej wyciąganiu idealnie trafionych wniosków końcowych. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!